Dzień dobry, bardzo wróć, skoro w studiu Czechofil trzeba powiedzieć inaczej. To jest krasny dobry den na Radio Z. Tak, witamy serdecznie. Chełminiakowa, Sącik i Stary Bratek i Mariusz Szczygieł. Dzień dobry. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Mariuszu, twoja nowa książka, nie wiem czy wiesz, Laska Niebieska. Bardzo cieszy moich kolegów. Tak, bardzo nas to bawi. Ale co, ich śmieszy słowo laska, czy co? Tak. Zapytaj. Znaleźliśmy nawet śpiewającą recenzję twojej książki, posłuchaj proszę. Padnij na kolana przed jego laską. I czy mógłbyś wytłumaczyć, bo część słuchaczy jest bardzo zainteresowana. No po prostu to jest piękna piosenka o tym, że przed jego miłością trzeba paść się mówi, czy padnąć? Paść na kolana, no. Na kolana przed miłością, w tym nic nie ma zdrożnego. Piękne. A, no to szkoda. No niestety. Mariusz Szczygieł nazwał swoją książkę Laska Niebieska. To jest zbiór felietonów, które już się ukazywały, prawda? Zebrane. Tak, większość się już ukazała w gazecie. Natomiast to słowo Laska Niebieska, właśnie o to mi chodziło, żeby takie reakcje wywoływało, bo to jest takie zbitka słów, że ona od razu poprawia samopoczucie. Tak. Bo w ogóle moja teoria jest taka, że Czesi zostali wymyśleni po to, żeby wprawiać Polaków w dobry nastrój.